Załóżmy, że a plus b jest równe 0. Które z tych wyrażeń jest równe ab? I tu mamy do wyboru 5 możliwości. 0, a kwadrat, minus b kwadrat, a dzielone przez b i 2a. Czyli co? No, jakoś musimy wykorzystać to równanie, ten warunek, który spełniają a i b, do przekształcenia iloczynu, prawda? Czyli co? No, jeżeli a plus b jest 0, no to możemy to równanie, jedno równanie na dwie niewiadome, możemy jedną z niewiadomych wyrazić przez drugą. Na przykład, jeżeli odejmiemy b od obu stron, to otrzymamy, że a jest równe minus b. Jeżeli to samo zrobimy z a lub też to równanie pomnożymy przez minus 1, to druga forma tego rozwiązania to jest b równe minus a. Prawda? No dobrze, i teraz możemy wrócić do naszego iloczynu ab, czyli jeżeli za b, prawda, podstawimy minus a, to mamy, że nasz iloczyn jest a razy minus a, czyli minus a kwadrat, a z drugiej strony możemy za a, prawda, podstawić minus b, czyli jest minus b razy b, czyli minus b kwadrat. No, wobec tego, jeżeli a plus b jest 0, to a razy b jest minus a kwadrat lub minus b kwadrat, wtedy te dwie rzeczy są sobie równe. No to popatrzmy, no 0 nie, a kwadrat nie, 2a nie, a o, minus b kwadrat. To jest poprawna odpowiedź. No i co? I to jest zadanie z naszego portalu, tu możemy je sobie sprawdzić. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań.